prezydent ma kompetencje do tego, żeby reprezentować kraj przed między innymi organizacjami międzynarodowymi, ale właśnie w porozumieniu z rządem. Tutaj się pojawia cały ten kłopot. Czyli to jest taki problem interpretacyjny i jeden z tych wielu obszarów, kiedy nie do końca wiadomo, jak to powinno wyglądać. Polacy prawdopodobnie, media i sami kandydaci kreują taką wizję, że chcielibyśmy mieć na końcu prezydenta na miarę prezydenta Stanów Zjednoczonych, takiego, który przyjeżdża. Albo chociaż Francji. Albo chociaż Francji, którego funkcja wiąże się z takim prestiżem i takim byciem tej głowy państwa, takim reprezentowaniem państwa na zewnątrz, dbania o suwerenność granic, bo to jest też jedna z kompetencji, że zapominamy, że jednak to jest osoba zależna od innych organów. Przypomnę, że do czego nawołują inni kandydaci, to znaczy wprowadzenia powszechnego referendum, przynajmniej rozszerzenia i tego, że jeżeli oni będą prezydentami, to referenda będą częściej się odbywały w większej ilości spraw niż w tej chwili. Będą bardziej obligatoryjne. Przypominam, że referendum musi się odbyć za zgodą Senatu. To, że oni chcą te referenda wprowadzić, nie oznacza, że Senat im, czy danemu prezydentowi wyrazi na to zgodę. Ale prezydent może akurat zarządzić referendum. Tak, ale właśnie za zgodą Senatu. Czyli znowu ograniczona kompetencja. Ja bym może proponowała, bo my zapominamy, skupiamy się na tym konstytucji. Kompetencje prezydenta w Konstytucji opisuje rozdział 5, to są artykuły od 126 do 145. Zachęcam Państwa, to nie jest zbyt wiele, można to przeczytać przed niedzielnymi wyborami, ale może przypomnijmy sobie, jak wygląda, jak brzmi przysięga, którą składa prezydent. Ale to przypomnijmy, pamiętam i na pewno o tym jeszcze będę chciał, żebyśmy o tym wspomnieli, ale jednak chciałbym, żebyśmy część tych kompetencji przypomnieli. Dobrze, wspomnieliśmy o polityce zagranicznej. Prezydent też tworzy politykę zagraniczną, ale znowu w porozumieniu z rządem. Czy to jest taki obszar, gdzie też nie ma wyraźnie określonego tego decydującego słowa? Musi być to porozumienie? Musi być to porozumienie, jak sobie wyobrażamy. Mamy jeszcze ministra spraw zagranicznych i mamy premiera. Co prawda to prezydent mianuje premiera, ale to też wskazuje, jest... Wskazuje, tak. Wskazuje, ale to jest również po tym, jak Sejm już zgodzi się na dany rząd. Również przyjmuje, wręcza tekę ministrowi spraw zagranicznych, ale znowu to nie on tego ministra spraw zagranicznych wybiera, tylko wybiera go sobie premier. Przy czym w tej polityce zagranicznej prezydent mianuje ambasadorów, czyli tworzy tą grupę naszych wysłanników zagranicznych. Tutaj jeden z kandydatów zaproponował stworzenie takich diamentowych ambasad. I to chyba jest w zasadzie jedyny kandydat, który powiedział coś o ambasadach. A brak tej... Żaden z kandydatów nie mówi o tym, w jaki sposób będzie to Polskę na zewnątrz reprezentował, jak na przykład będą wyglądały wizyty zagraniczne. Chociaż to jedna z głównych kompetencji prezydenta. Tak. Każdy prezydent odbywa około 400 podróży po Polsce i za granicą. Akurat prezydent, który kończy w tej chwili urzędowanie i ubiega się o reelekcję, tych podróży zagranicznych miał 106. I teraz pytanie, jaką rolę prezydent chce sobie wybrać? Czy jest tym, który organizuje tak te wyjazdy, żeby na przykład zabierać ze sobą grupy polskich biznesmenów i budować tą dyplomację w oparciu o jakieś kontrakty inwestycyjne, o gospodarkę, o dbanie o to, branie naszych biznesmenów po to, żeby łatwiej mogli prowadzić biznesy za granicą lub angażowaniu biznesu z zagranicy po to, żeby mógł inwestować w Polsce. Czy też na przykład to będą czysto takie prestiżowe wyjazdy związane ze świętami narodowymi w innych krajach. Też tak może być.